Siemanko wszystkim, z tej strony Hunter Fishing, Planer z wędką. Jadę dzisiaj nad Wisłę, ale jeszcze nie wiem dokładnie gdzie. Po prostu jadę przed siebie. Może to będzie nowy most. Najpierw pojadę na Grabówkę zobaczyć. Jeżeli tam będzie miejsce, to tam się rozwijam. Jeżeli nie, pod nowy most. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Unknown brain. Marvin Devine. No i padło na Grabówkę. Siedzimy na Grabówce, są miejsca. Tutaj jeden pan złowił piękne leszcze w niedługim czasie. Mówi, że jakieś tam brania są, ryby biorą. Zostajemy tutaj. O Jezu, on się jeszcze wywrócił. Tak to wygląda. Ludzie są. To jest moje miejsce. Tu będę wędkował. Wieje strasznie wiatr. Masakrycznie. No i obławiamy. Zobaczymy, może coś się trafi. Ile może? Ze 2 kilo ma, nie? Tak. Wejdzie spokojnie, z półtora. Coś kompletnie. No, już nie najgorszy. Trzeci już chyba, nie? Dzisiaj? Tak. No, musiałem założyć czapkę córki, bo swojej czapki zapomniałem. Jak wrzuciłem do prania, tak tam leży. Rybki, jakie złowiłem do tej pory. To jest kilka leszczy, ale same marne. Czekam na tego większego. W końcu się trafił, jakiś ładniejszy. O, zobaczcie. Taki około 1,5 kilo. No, z 1,5 kilo będzie miał, jak nie 2. Dobra, przestało tak na chwilę wiać bardziej. Muszę takie momenty łapać, gdzie nie wieje wiatr, żeby można było coś ponagrywać. Jak widzieliście, leszczyk fajny wyjechał, około 2 kilo.
na czerwonego pobrał. Fajnie, mam nadzieję. O, następne branie, ale szarpie. Zobaczcie. Ja wróciłem kamerę i przestało. No nic. No, leszczyk fajny pobrał. Mam nadzieję, że będą jakieś następne fajne wpadną. Zauważyłem, że po tej stronie Wisły bardziej ryby są aktywne na czerwonego robaka niż na białego. Po tamtej stronie, od strony Radziwia, na odwrót. Na białego fajnie się działo, a czerwony spokój. Dziwne, dziwne. O, piękne branie było. Akurat uchwyciłem. Idzi do wody. Leszczyków multum jest. Ile ich tego wyciągnąłem już, chyba czwarty albo piąty. Troszkę większy się trafił. No, mamy rybkę. To dosyć sporo. W końcu. No jak można? Sandacz? Pięknie, o Jezu! Ale ten kolacja, ja pierdzielę. Pięknie. Dziękuję. Ale to dzięki dronowi. To i na białego baka. Pięknie. Nie, na czerwonego. Już się kurwa zahaczył cię. Ale będzie kolacja, ja pierdzielę. Nie ma pan rękawiczek tych specjalnych? A do czego tam rękawiczki? No jak śliska ryba to... Ale pięknie. Chce pan sprzedać? Sprzedać? No. Chce pan sprzedać? Co? Nie wiem, zobaczymy. Niech pan weźmie tą płetwę do góry. Piękny. Za 4 kilo ma. No, ja byłem świadkiem. Sandacze, szczupaki z tą betonu. Wypuszczasz go? Tak. No i dobra. No. Kurwa. Dobrze. No. Nie wiem. Jest dobrze, dobrze. Panowie, ile? Na ile on wygląda? Na ile? 4 kilo. 4 kilo, no. Idzie do wody, brat. No dobra. Okazy trzeba wypuścić. No ja idę. Czekajcie. Nie, jestem. Dobra, już on sobie da radę. Musi odpocząć.
łamu. Tak. Powietrza złapał, to się zapowietrzył. Zaszokowany jest. A pójdź. Już teraz pójdź, bo już się nie wbija. Już widać te łody. Poszedł. Z początku nie chciał iść, ale trzeba mu pomóc, powietrza złapać. Fajnie, moja życiówka. Ale się cieszę. Chyba ta czapeczka mojej Maj. Maj to jest Maj? Chyba Maj, tak. Przyniosła mi szczęście z tym sandaczem. Weszłem do auta na chwilę, muszę jeszcze wam tu powiedzieć parę zdań. Ale jest fajnie, naprawdę. Emocje fajne. Cieszę się bardzo. Ogólnie zbijam się już do domu za chwileczkę, bo pogoda się robi tak, jak się robi. O, deszcz pada, wieje, jest nieciekawie. Zaraz jeszcze wam pokażę. Oprócz tego sandacza jeszcze wyjechały trzy takie w miarę fajne, duże leszcze. Mam je w siatce, tylko nie wiem, czy one przeżyły. One takie trochę słabawe. Trudno, jak nie będą żyły, to zabiorę je jakimś tam sąsiadom dam. No i oprócz tych leszczy jeszcze tam były jakieś drobne, małe leszczyki, ale to od razu do wody szło. O. Ten około kilogram, półtora. Sprawdzimy, może pójdzie. Poszedł. Następny. O, ten będzie większy. Ten ze 2 kilo, 2,5. Słabo coś. Ten coś słabo. I ostatni, trzeci. Poszedł. Jeszcze tego trzeciego spróbuję uratować. No, ten trzeci leszcz też się ocknął, poleciał. Poszedł. Fajnie, fajnie. 3-4 duże rybki. Masa innych małych. Dzień uważam zaliczony. A wam jak filmik się podobał, zostawcie subskrypcję, kliknijcie lajka, dzwoneczek, aby dostać powiadomienia o kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!